12 rok z rzędu Kinoteatr Rialto już gości miłośników filmu górskiego i myślę, że tradycja, myślę, że największą wartością jest też to miejsce, wyjątkowe, absolutnie ten klimat taki klubo, teatro, kawiarni bardzo ludziom pasuje. To jest pełna klasa, naprawdę wspinamy się na wyżyny, nie tylko te górskie, ale także te właśnie takie kulturalne i obyczajowe. Większość z nas nie będzie w życiu na 8000 metrów, a dzięki tym filmom możemy tam być. Cześć, nazywam się Łukasz Kocywiak i na katowickim przeglądzie filmów górskich opowiadałem o swojej samodzielnej wyprawie do Afganistanu oraz solowym wejściu na Noszek. Publika w Katowicach, zawsze na publiczność można liczyć. Rewelacyjny klimat, ludzie zainteresowani górami, począwszy od ludzi już w sędziwym wieku, a także właśnie tych młodszych adeptów alpinizmu, którzy chcą się zainspirować ciekawymi wyprawami. Bardzo fajna impreza, kolejny rok organizowana. Staramy się być w miarę regularnie na tych imprezach. Dobór na obecnej edycji zaskoczył troszkę, dlatego że jest dużo o wspinaniu się ściankowym, mało o takim typowym alpinizmie, niemniej jednak jest to fajne. No i tak ciągniemy to już 12 rok z dużą przyjemnością, bo rzeczywiście największą satysfakcję mamy z tego, że ludzie czasem już w październiku dzwonią z pytaniem, kiedy będzie przegląd, bo muszą sobie wolne w pracy zarezerwować. Karnety na całość rozchodzą się bardzo szybko. No i jakoś ten przegląd, myślę, że istnieje trochę w świadomości przynajmniej tego naszego lokalnego środowiska. Cześć, jestem Staszek Berbeka. Przyjechałem z Zakopanego na 12. Katowicki Przegląd Filmów Górskich z moim filmem Dreamland. Dla mnie tak naprawdę niesamowitą sprawą jest to, że ja właśnie mogę teraz z tym filmem, który o nim zrobiłem, jeździć i opowiadać tą jego historię. Bardzo dobrze, bawię się od 3 dni. Jestem po raz drugi. No, za rok na pewno się zjawię, ze względu na to, że obsada filmów oraz osób, które tutaj uczestniczą, no jest wybitna i warto przyjeżdżać na takie festiwale i właśnie dokształcić się, to jest raz, i przede wszystkim poznać to środowisko. Myślę, że są świetne filmy. Naprawdę nie widziałam do tej pory słabszego filmu. No, myślę, że teraz czeka nas petarda, bo właśnie zaprowadziłam Małka i Chmielarskiego do garderoby, gdzie rozpakowali swoje kostiumy i zapowiedzieli jakiś drobny stand-up. Więc myślę, że czeka nas jakaś drobna jazda i to jest fajne. Przez chwilę chłopcy rozważali, czy nie opuścić się na linię z balkonu. Na szczęście porzucili ten pomysł. Nazywam się Artur Małek i dzisiaj przynudzałem, a raczej opowiadałem o K2 w zimę. Mega jestem zadowolony. Naprawdę bardzo fajny klimat. Cześć, nazywam się Marek Chmielarski. Przyjechałem z Tychów, także daleko nie miałem. Przyjechałem na wspaniały festiwal, żeby opowiedzieć trochę o naszej ostatniej wyprawie na K2. Bardzo dobrze, bo filmy są zawsze, moim zdaniem, w mojej ocenie, bardzo wartościowe. Są ciekawe i nietuzinkowe i piękne, no bo góry są piękne. Ja od siebie dodam, że jestem tutaj chyba po raz 8, więc nie mogło mnie zabraknąć także i tym razem. Mówię, tak naprawdę to ja dopiero zaczynam przegląd, bo jestem dzisiaj pierwszy dzień i po tej prelekcji go kończę, ale bawiłem się świetnie. Bawię się bardzo dobrze. Niestety w tym roku daliśmy radę przyjechać tylko na jeden dzień, ale no, czego bardzo żałujemy, ale szczęśliwy, że chociaż ten jeden dzień uda się wykorzystać, zobaczyć kilka bardzo dobrych filmów. Posłuchać Miłki Rowlin, na co bardzo czekamy. Chyba ludzie są najfajniejszą rzeczą i w ogóle sam fakt obcowania z górami i sam fakt ładowania bateryjek tam. Ja w ogóle nie mam ogonka, ale gdybym miała, on miałby kształt, słuchajcie, wtyczki, bo ja się po prostu tam ładuję w tych górach. Słuchajcie, mam ponad 200 prelekcji na koncie, jestem, jak widzicie, wielką gadułą i ja z wielką przyjemnością daję upust na takich prelekcjach, bo inaczej by mnie po prostu nosiło strasznie i to jest forma przygaszania mojego wewnętrznego ADHD, także nie obawiam się, słuchajcie, waszych pytań, zadawajcie nawet takie najgłębsze, jak macie, albo na takie najbardziej, wydawałoby się wam szalone pytania, to ja na takie pytania wręcz czekam.
Myślę, że trafiamy w jakąś potrzebę tych widzów. Myślę, że są raczej zadowoleni. Zdarzają się sytuacje, że ktoś nam dziękuje za to, że zorganizowaliśmy taką imprezę. To jest bardzo, bardzo, bardzo miłe i daje takiego kopa motywacyjnego, żeby wsiąść do następnej edycji.